część druga, szóstej sesji. Tak jak wspomnialiśmy, jesteście nadal po środku Timberwood. W otoczeniu są wozy, różne drewniane domki i teraz mieliście się zdecydować, gdzie w końcu idziecie. Nasza trójka, czyli Ukaru, Ruven i Lloyd, idziemy do sklepu, który jest naprzeciwko karczmy, w którym mamy nadzieję, że będą rzeczy, które chcemy kupić. Właściwie również pójdę do tego sklepu z racji tego, że mam najwięcej pieniędzy. I wszyscy idziemy do sklepu. Okej. Okay. Tak. Wchodzicie tam. Starszy mężczyzna, łyso przez środek, na bokach troszeczkę siwych włosów. Narzucony ma na siebie kocyk. Już o taki, trochę taki przygarbiony. Tak. Więcej was nie mieli. Witajcie. Tak. Witam. Dzień dobry. Ukaru mógłby tu zakupić garnki. Poprawia swój koc. Garnki. No nie wiem. Muszę sprawdzić po szafkach. Ukaru by prosił. I łyżkę. Łyżkę? Taką drewnianą. Drewnianą łyżkę. Muszę sprawdzić po szafkach. Jak będzie pan sprawdzał, to sprawdzi pan jeszcze, czy są... Nie wszystko naraz, młodzieńcze. Mój umysł już nie taki dobry jak kiedyś. Oczywiście. I idzie tak powoli. Jak bardzo powoli? Bardzo. A czy można się tu rozejrzeć, czy jakby są takie rzeczy też wystawione po prostu? Są wystawione, jak najbardziej. Po lewej, po prawej. Dużo narzędzi. Po prostu, wiesz, grabie, jakieś tam siekierki, gwoździe. Jakieś tam materiały takie, tkaniny i różne różności, naprawdę. Sklep takich różności pełnych. Ale jak wspominałem wcześniej, nie ma nic z jedzenia. Ja chciałbym... Inaczej, czy ten mężczyzna poszedł jakby w jakąś stronę, która jest dla nas dostępna, bo ja bym chciał mu po prostu pomóc sprawdzić. Wiesz co, on poszedł bardziej na zaplecze troszeczkę swojego sklepu przed wami. Opowieszę wam jeszcze sklep. Po lewej, po prawej i naprzeciwko was jest zawieszone na wielu półkach najróżniejsze rzeczy. Od was, po tak jak wspominałem, on poszedł jakby takim wąskim przejściem za takimi drzwiami sprawdzić tam rzeczy. Nie widzicie, co tam jest. Ale no nie bardzo mu pomożesz, bo ta lada całkowicie odgradza sprzedawcę od sklepu. No dobrze, no to w takim razie po prostu opieram się o tą ladę i czekam na niego. Co to miało być? Garnki i drewniana łyżka. A. Wraca z garnkiem. Jaki to jest garnek? Jak wygląda? Kociołek bardziej? Jak zwyczajny metalowy garnek z metalowymi uchwytami. Taki na około, powiedzmy, 3 litry wody pojemnościowo. Haru, jesteś pewien, że chciałbyś kupić coś takiego? Ciężko będzie w warunkach polowych przyrządzić w tym cokolwiek. Chyba jakiś kociołek by się przydał. Ale Ukaru nie zawsze jest w warunkach polowych. W domku też nie mamy. W takich warunkach się kociołek też by nadał. Bierzecie czy nie bierzecie? Ile? 15 sztuk złota. Nie, Ukaru chyba a ile za drewnianą łyżkę? Drewniana łyżka? No, mam ostatnią. Ale to ja z niej jem. Lloyd, prycha. Ukaru, mogę ci zrobić, jeśli byś potrzebował. Drewnianą łyżkę? No tak. Po prostu musimy kupić jakieś... Kupujecie czy nie kupujecie?
Ukaru zrezygnuję. Bo mam dużo klientów. I wychodzę. Sprawdzi pan teraz te koce? Koce? No koty się strasznie kocą ostatnimi czasami. Synu, musisz mówić go głośniej. Panie, czy są koce? Synu, jeszcze głośniej, bo nie słyszę, nie dosłyszę. Koce! Czy są koce? Nie krzycz na mnie, synku, wiesz. Jak na starych ludzi się nie krzyczy. Lloyd, proszę, znajdziemy koce u pana. Nie mam kotów! Chodzi o koce! Materiał! Mam na sobie. Mogę sprzedać właściwie. A inne ma pan? Bo to lato idzie. Kilka. Ale ten jest ciepły, dobry. Lloyd robi takie gesty, jakby prostokąta kreśli palcami. Taki większy, nadający się do spania. No to mogę na szpulę materiał sprzedać. Też może być na koc. Chyba podziękujemy. Trudno. Już się bardziej zwracam. Naprawdę? To dobra jakość jest. A pokaże pan ten. Ten tą belę. Z owieczki. Ciepła narzutka będzie. Chciałem wycenić. Ile by mogło takie. W sensie rzut chodzi ci? Tak. No to rzuć proszę na wycenę. Ale ty musisz powiedzieć, ile ty chcesz, bo to. To jest zależne od tego, ile ty tego chcesz, więc tutaj rzut mógłby nastąpić dopiero, jeżeli byś powiedział, ile potrzebujesz, jeżeli chodzi o długość. Nie wiem, ile normalnie dla czterech osób koc. To się no jakby cztery koce dla czterech osób. Kurczę. Spytaj się resztę. Jak myślicie, ile potrzebujemy? Bo tutaj ta szpula jest bardzo duża. Nie potrzebujemy całej. Lloyd, jesteś pewien, że potrzebujemy kocy? Nie będziemy zbyt często spać pod gołym niebem. Przyda się chociaż jeden na wóz, na przykład w zimniejsze pory. No to ile będzie tego materiału? Bo bym sobie zaparzył herbaty. No tak... Półtora metra na metr. No na jeden kot. To chyba krasnoluda chcesz tym przykryć. Półtora metra? Da się zrobić, idzie po nożyce. Nie. Nie, pan jeszcze nie tnie. Dlaczego? No chciałem się na początku o cenę spytać. Za półtora metra? Kiwam głową. Powiedzmy, że 4 sztuki złota. To jest jakiś gruby materiał, czy to jest taki najzwyklejszy? No, to jest wełna. Wełna, okej. Okay. Dosyć gruba. A za tak bardziej 2,5 metra na metr? Oto będzie gdzieś... Liczy, kreśli w głowie. 4,5? 4,5 metra? Nie, 2,5 metra. 2,5 metra. Myślę, że 8. To co bierzecie? Patrzę na Nel. Takim... Myślę, że na razie zrezygnujemy. Wrócimy tutaj później. No co do cholery, ja się tutaj... idę robić herbatę. I odchodzę. Do widzenia! Do widzenia i macham. Ja też idę. Znaczy wychodzę ze sklepu. Ja wychodzę również z Anel. Jak? Kupili coś? Nie. Nie bardzo. Wiecie, 25 sztuk złota to jednak mało na 4 osoby. To prawda. Miejmy nadzieję, że noclegi. Sprawdźmy noclegi i tablicę ogłoszeniową. Nie ma tablicy. Nie ma tablicy. Ukaru szukał. Podchodzi do was mężczyzna. Ma założone na głowie taką siatkę jakby od dookoła jego głowy. Ciemną.
z bardzo, bardzo małymi oczkami, zwieńczoną takim materiałem niczym taki kapelusz długi. Cześć, ja jestem Bartek i mam dla was niesamowitą ofertę. Próbowaliście miodu z Timberwood? W początku chciałem powiedzieć niesamowite nakrycie głowy. Nie mieliśmy okazji. Broni przed pszczołami. Czy chcielibyście może zakupić słoik? Za ile sztuk złota? Słoiczki? Po 4 sztuki złota. A jakiej wielkości są? No, tak standardowy słoik. No, słoik. Ok. Chcielibyśmy? Weźmiemy jeden. 4 sztuki złota za takie coś? Myślę, że to jest dobra oferta. Poszedł do jednego sklepiku. Wraca ze słojem. Te słoje są takie zamykane jakby takim metal, takim, że je po prostu zatrzaskujecie. I proszę, no to 4 sztuki. Płacę mu. Dziękuję pięknie i życzę miłego wieczoru. Niech Elerat rozświetla wam drogę. Tak samo i tobie. Dziękujemy bardzo i tobie też. A ta. No chyba, że nie wierzycie w Elerata, wtedy mam nadzieję, że się spalicie. Do widzenia. Tak trochę szturcham Lloyda swoim łokciem. Widzę, że bardzo mili koledzy. Koledzy? Taki najwidoczniej stosunek jest części ludzi. Nic na to nie poradzę. Ukharu proponuje iść do karczmy. Tak, spróbujmy coś zjeść. Lloyd tak się drapie po głowie, myśląc o tym, co tamten powiedział. No tak w sumie to wszystkich nas zesłał na kary piekielne. Prawda. W sumie racja. Ciebie też. No, miejmy nadzieję, że nie był to żaden prorok. Raczej nie wydaje mi się. Odpukać. I stukam w jakiś najbliższy. Chodźmy do tej karczmy. Do karczmy. I idziemy do karczmy. O Boże. Pod pniakiem. Idziemy do budynku. Z jedzeniem. Wchodzicie do środka. Oberża jest dosyć podłużna. Po lewej stronie jest mały szynkwas. Jest troszeczkę stolików, ale to, co wyróżnia to miejsce, to widzicie narysowane na drewnianej podłodze kredą pewnego rodzaju długie prostokąty sięgające prawej ściany z takim odstępem około 10 metrów i widzicie na ścianie coś ciekawego. Okrągłą tarczę, w którą dwóch mężczyzn rzuca czymś i komentują swoje rzuty. Poza tym widać od samego szynkwasu miejsce, w którym jest masa słoików, właściwie z miodem. I same jak wasze. Karczmasz jest w średnim wieku, raczej dobrze wyglądający, brązowe włosy, dosyć długie, sięgające mu spokojnie za ramiona, brązowe oczy, troszeczkę ciemniejsza skóra, w otoczeniu kobiety z dosyć siwymi włosami, chociaż wygląda na młodą. Jest średnio atrakcyjna, ma te włosy spięte w kok, z grzywką idącą jej na bok. Oberżysta, widząc was, odzywa się: witam w oberży pod pieńkiem. Witamy. Kiwam głową. Też kiwam. Kogo szukacie lub czego potrzebujecie?
Szukamy miejsca do spania. Noclegu. To trafiliście idealnie. U nas pod piękiem można się naprawdę solidnie zdrzemnąć. Pytanie, za ile? Za ile pokój, czy za ile łóżko? A pokój z czterema łóżkami? A, nie da rady. Mamy jeden duży pokój z wieloma łóżkami lub mamy parę oddzielnych pokoi na górze. A jak najtaniej, żeby cztery osoby położyć? Powiedzmy, że trzy osoby. Osasek taki mały, że się nie liczy? No można by w wspólnym pokoju. To będzie 1,5 sztuki złota za noc. Brzmi rozsądnie. Myślę, że... Tylko od razu mówię, śpicie razem z trwalami. Przeżyjemy. Karol nie widzi problemu. Płacę mu. Chociaż kolego, zapewne z Renaru, radziłbym ci spać w oddzielnym pokoju. Tutaj chłopy mają różne poczucie sprawiedliwości. No. A ile w takim razie będzie za oddzielny pokój dla niego? To będą 4 sztuki złota. Nie. Ucharu będzie spał we wspólnym. Dobrze, ale nie wołajcie mnie, jeżeli coś się wydarzy. Jesteś pewien, Ucharu? Ucharu umie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Do tego będzie z nim Ruven i Osasek. Nie martw się, Ucharu, jak coś, możesz się skryć za mną. Niech tak będzie. Nie to Ucharu miał na myśli. Przygląda wam się dziewczyna o słomkowych włosach, długich, powiązanych w dwa warkocze. Zauważacie, że karmi coś, jakieś zwierzę. Po chwili dostrzegacie, że jest to sokół. No jeszcze... Ja chciałem podejść do Nel. Skoro... przyciszonym głosem. Skoro będziemy spali w publicznym pokoju, czy mógłbym cię poprosić, żebyś to przechowała? I chciałem jej tak dyskretnie podać monetę. Chowam ją po prostu. Czy ta kobieta z sokołem, ona gdzieś siedzi przy jakimś stole? Tak, tak. Ona stoi przy pojedynczym stole. Mówiłem, że są stoliki. Okay. Przy pojedynczym stole, do którego może dosiąść się maksymalnie jedna osoba. Poza tym nie ma tak jeszcze dużo osób. Prawdopodobnie za chwilę się dużo osób zbierze, bo już słońce praktycznie zaszło. Więc wszyscy będą kończyć robotę. Ja chciałbym po prostu usiąść przy jakimś stole, żeby tam nie stać. Drogi panie, ile za kufel piwa? Za kufelek bardzo polecamy miód pitny. O! Akurat z pasieki Bartka. A cóż to takiego? Miód pitny? To jest najwspanialsza rzecz. Każde gardło suche i każde gardło zmęczone zawsze naprawi. W takim bądź razie wezmę. Ile mnie to będzie kosztowało? Pan elf spróbuje. Zobaczy, jakie to dobre. No. Miodek pitny? A na ile osób? Na szklaneczkę czy całą buteleczkę? Ucharu, Lloydzie, czy wy też chcielibyście spróbować? Ucharu musi mieć się na baczności. Lepiej nie. Klepie się tak po kieszeniach. No, może bym chciał, ale... Nie stać mnie. W takim bądź razie za kufelek dla jednej osoby. Kufelek? Nie ma problemu. To będzie 1 sztuka. Dziękuję bardzo i proszę. I podaję mu 1 sztukę. Kufle są dosyć duże, tak? Więc on bierze automatycznie, łapie za drewniany kufel, bardzo ładnie wykonany, z ciemnym metalowym obiciem, nalewa ci prawie, że po same brzegi. Proszę, niech pan próbuje. Coś będzie jeszcze dla was. Coś do jedzenia dają. No pewnie, że dają. Jakieś mięso. No, oczywiście tutaj mamy wspaniałą. Wspaniałe mięsko z jeleni. Mamy trochę dziczyzny. No, coś tam, jakieś parę rybek się znajdzie. Ale tutaj już bardziej wędzone.
A jak trzeba nawet, to jakiś placek zrobimy. No nie ma problemu. Ja osobiście najbardziej polecam kombery. Właśnie. Kombery? Tak, kombery z jelenia. Paru może poprosić dziczyznę. Jeszcze nie jadł ostatnimi czasami. No, dziczyzna. Chyba, że droga, to nie. Zależy od tego, co w mieszku masz. 11 sztuk. To da się coś urządzić tutaj. Ja też poproszę dziczyzny i dla mnie będzie również ten miód pitny. A, czyli jednak. No dobrze. Za dziczyznę, na waszą dwójkę, myślę, że możemy za 6 sztuk złota. Dobrze. To będzie połowa dzika. Ja mu płacę te 6 sztuk. Ja tam dokładam Ukharu, żeby nie płacił sam. Dobra, to płacę. A za jakiś mniejszy posiłek dla jednej osoby? To mówiłem wszystko, co jest dostępne. Może rybę wędzoną, Ruwen? Ja szczerze polecam bardzo serdecznie placki z leśnymi owocami. Strasznie dobre. A ile za nie byłbym winien? Za placek? Za kawałek czy za całe? No, za placek, taki dla jednej osoby. Większy dosyć. No to spore są te placki. Muszę panu powiedzieć. Tak. Za cały placek 3 sztuki złota. To poprosiłbym połowę placka. Połowę? No to 1,5 będzie. To płacę mu 1,5. Dobra. Obliczcie to sobie, ile to wszystko wychodzi, bo ja się już trochę pogubiłem. Sobie odliczyłam. Leci kolejny kufel. Tylko pana ten placek musi poczekać, bo trzeba go zrobić. Bo na razie wyszedł. Wcześniej był, wie pan, wcześniej był z poziomkami placek, bardzo dobry, naprawdę. A teraz o tej porze to ciężko poziomki. A jak nie, to jeszcze ryby mamy. Nie ma sprawy, poczekam, mam czas. Jeszcze takie pytanie. Tak? Nie mają tu państwo może pracy? Jakieś drobne i polowanie, cokolwiek? Polowanie? Ale polowanie na co? Na zwierzynę, na przykład. No chłopi chodzą. Albo ktoś potrzebuje pomocy lekarskiej? Pomocy lekarskiej? Nie wiecie tego ode mnie, ale Borgason może potrzebować kogoś, bo tam się coś tam ostatnio podziało. Borgason? Gdzie go znajdę? Tak. Tam w tej pracowni rzemieślniczej. Dziękuję. Podobno jeden chłopak pracował, dach robił, spadł i sobie nogę złamał. No to myślę, że tak, ale polowanie, no mamy tutaj związek łowczy, ale to dosyć zamknięta społeczność. Ja chciałbym wziąć swój kufel z miodem pitnym i dosiąść się do tej kobiety z ptakiem. Okej. Okay. To zaraz do tego przejdziemy. Ukharu, zajmij jakiś stolik i weź proszę mój kufel. Ja niedługo do was dołączę. Jeszcze jedno pytanie. Ten cały Borgason to jest człowiek? Krasnolud? Nachyla się trochę do ciebie. Krasnolud. Kiwam głową. Dziękuję. I reszta gdzieś usiadła? Ja tak, ja siedzę przy stole, pilnuję naszych rzeczy, bo Nel poszło. Bardziej bliżej tych, którzy nazwijmy to już bardziej oficjalnie grają w rzutki, czy tych, którzy, czy bliżej na przykład oberżysty? A nie, chciałbym tylko tych, co grają w rzutki, bo zobaczymy. Ja po prostu kładę mój kufel na stole, przy którym siedzi Ukharu i wychodzę z oberży i udam się do tej osoby. Dobrze, no to chwilę ci to zajmie, więc przejdziemy do tego, co jest najbliżej, czyli przejdziemy do Ruwena i dziewczyny siedzącej tam. Tak? Nie da się nie zauważyć. W czymś mogę ci pomóc?
Tak, w sumie. Nie da się nie zauważyć. Posiada pani bardzo piękne zwierzę. Chciałbym się trochę dowiedzieć o nim, ponieważ ptaki są naprawdę ciekawymi stworzeniami. Podróżują, są wolne. Przestworza to ich dom. Zauważasz, że Sokół ma na jednej łapce, na jednym w sumie pazurach ma obręcz metalową z symbolem prawdopodobnie gryfa. Co to za pierścionek na jego... Jest oznaczony. Oznaczony? Zauważysz, że kobieta również ma przy sobie łuk. Długi, ładny, ręcznie rzeźbiony, wzmocniony. Cięciwa jest podwójna. Jesteś łowcą zwierzyny? Nie, absolutnie. W takim razie, do czego potrzebny jest ci łuk? Jestem żołnierzem. O, żołnierzem. Myślę, że wiem, z której armii. Tego już nie będę pytał. Ale pierwsze słyszę o żołnierzu, którego kompanem jest... Właśnie. Co to za ptak? Aha. Skąd się wziąłeś? Nie widziałeś nigdy sokoła? Doku. Nie, u nas ptaki bardziej nazywamy mianem mewy albo pelikana. Peliczego? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ponieważ zazwyczaj znajduje się tylko na wyspach i morzu. Jest to naprawdę ciekawe zwierzę. Zarazem bardzo śmieszne w wyglądzie. Jest, jakby to troszkę opisać, jest białym krukiem, bardzo dużym, którego dziób jest bardzo pojemny, ponieważ jego dolna część dzioba może się rozszerzać na bardzo duże odległości i bardzo duże pojemności. Zazwyczaj, co ciekawe, pelikany przetrzymują w dziobach żywe ryby z wodą, które zanoszą do swojego gniazda i rozdzielają na części między swoim potomstwem. Ona przechyla kufelek, wypija troszeczkę. Z zapachu raczej też mi odpitny. Jest tak, powiedzmy, umiarkowanie zainteresowana tym, co mówisz, bo twój ruch dosiąścia się do niej był bardzo odważny. No, mój Sokół jest po prostu moimi oczami. Nie, żebym była jakąkolwiek specjalistką od ptaków, ale dobrze wiedzieć. Ona sama jest ubrana w skórzany płaszcz sięgający jej za kolano. Pod spodem ma białą koszulę. Ma na sobie jakiś naszyjnik z jakimś kryształem niebieskim. A jak nazywa się twój kompan? Nigdy nie widziałam czarnego elfa. Jesteś jakiś szczególny? Nie dało się ukryć, że padnie to pytanie. Tak, jestem... Prosto i do celu. Szaladinem. Elfem, który... Szalakim? Szaladinem. Nie znam elfickiego. Nie jest to elficki, jest to nazwa moich pobratyńców, naszej rasy. Jestem elfem morza, można by powiedzieć, urodzonym korsarzem. Korsarzem? Ciekawe. Nie pływam nigdy, bardziej się wlokę po górach. Wiesz, jak to jest. Tu potrzeba, tam potrzeba. Każdy ma swoje ulubione miejsce. A jak się nazywa twój kompan z piórami? Czy ma imię? Tak, tak, jak najbardziej. Fraszka. Fraszka? Piękne. Czy mógłbym go pogłaskać? Sokołów się zwyczajnie raczej nie głaszcza. Rozumiem. To nie pies ani kot, one nie potrzebują być głaskane.
Wystarczy, że dasz mu mysz i on będzie ci tak samo wdzięczny. To też jest jakieś rozwiązanie. Każde zwierzę potrzebuje ciepłego domu oraz przyjaciela. Ale przyjaźń okazuje się różnie. Rozumiem. W takim bądź razie... Mówisz, że chodzisz po górach. Tak, jak najbardziej. Urodziłaś się tam? W górach? Tak. Dosyć bezpośrednie pytanie, ale nie. Jestem z Glenheim. Glenheim? Tak, na południe stąd. Bardziej w górzyste regiony, faktycznie. Dosyć daleka droga, w takim razie... No ale nie szkoliłam się tam. W takim razie... Co sprowadza cię? Jestem z księstwa Kruka. Kruka? To też związane z ptakami. No proszę. Tak, większość łuczników się szkoli akurat w księstwie Kruka. Czy wszyscy mają takich towarzyszy ciekawych jak ty? No, raczej nie. W takim razie musi łączyć was naprawdę silna więź. Powiedzmy, że jest, jak mówiłam, moimi oczami. Rozumiem. Przejdę zatem do dwójki, czyli Lloyda oraz Ukaru. Jak blisko usiedliśmy tych, którzy właśnie rzucają tymi dziwnymi rzeczami w tę tarczę? Z 4 metry od nich. Ukaru, masz jakiś pomysł, co oni robią? Dwie pytanie. Rzucają. Przecież widać. Ale pierwszy raz coś takiego widzicie wszyscy, jak co? Takie... Wygląda jak małe włócznie. Ukaru umie rzucać włóczniami. Może też spróbuję. I chciałem podejść do nich. Ja też z nim podejdę razem z Ukaru. Mhm. Kurde, ale blisko 10. Trochę mi się znoszą. Mam wrażenie, że nie są wyważone. Tak? Witajcie. Jaki? Ale masz mordę. Ukaru, dziękuję. W porządku. Co tam? Co chcesz, gościu? Zainteresowało nas to, co robicie. Co rzucamy sobie do celu? Jakaś gra? Jakiś... No, mówi się, że z południa do nas przyszło. Na Ukaru to wygląda jak małe włócznie. Ukaru umie rzucać włóczniami. Ale tu trzeba być precyzyjnym. Ukaru zawsze trafia w głowę. Tak? Masz jakiś zakładzik? Ukaru nie ma za wiele. Może najpierw rzuty próbne. Rzuty próbne? No w porządku, tylko mi rzutek nie kradnijcie. I co do wyglądu może jego mościa, bo przydałoby się opisać. Gość jest łysy, z krótkim zarostem, taki jasny blond, można by powiedzieć. Drugi, który obok niego stoi, jest niższy. Ten łysy ma gdzieś tam około 1,80 m, ten drugi ma gdzieś około 1,65 m, więc jest naprawdę niski. Ten, który z tobą rozmawia, jest takim bardziej drwalem, a tamten drugi nie wiadomo, co robi. Tak po wyglądzie. No, taki wygląda jak taki trochę szmugler. Coś w nim jest takiego. Ten drugi ma czarne włosy i czarnego wąsa. Czy widać u nich jakąś broń bezpośrednio? Nie. Okej. Okay. Ja jako Ukaru chciałbym wziąć od niego, tam nie wiem, jedną rzutkę, dwie. Jak ją bierzesz i widzisz tą tarczę? Ukaru widzi. Widzisz ten biały okrąg? Widzi. Na środku? A jak trafisz to najwięcej punktów. Nie możesz przekroczyć tej linii. Narysowana jest kreda. No to dobrze, ustawiam się przed... Znaczy, no tak, żeby nie przekroczyć tej linii. Ustawiam nie za mocno, się... nie za mocno. To ustawiam się tak jak do rzutu włócznią, tylko tak właśnie nie za mocno. I chciałbym spróbować wcelować w to. Pomiędzy palcami musisz trzymać tą. Dobra, wykonaj mi rzut, proszę, na zręczność lub zwinne dłonie, jeżeli posiadasz.
8. Trafiasz poza tarczę, trafiasz troszeczkę w ścianę drewnianą, wbija się śrutka. No właśnie, trzeba trochę poćwiczyć, ale da się wprawić. Trzeba pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym złapać i wtedy rzucić. Tak, tak, dokładnie tak jak pokazujesz. To teraz idź, weź tą rzutkę i możesz swojemu koledze pokazać. No dobra, to wyciągam tą rzutkę. No patrzcie państwo, nawet kapłani grają w te gry. No to chciałbym jeszcze raz się przymierzyć w takim razie. Patrz, Lloyd. Osesek niech patrzy. Między dwa palce. I rzuca. Trzeba jak włócznią, tylko lżej. No dobra, dobra. Chciałbym jeszcze raz rzucić. Jaki Bóg by zabraniał swoim wyznawcom mieć trochę przyjemności w zwykłych grach? 15. Trafiasz w, jakby to powiedzieć, tam jest numeracja taka, że ona się zwęża. Jest łącznie 10 okręgów. 10 jest najmniejszy. To są takie po prostu koła. Trafiasz w 5. No, no teraz już rozumiesz trochę bardziej. A ty chcesz spróbować, kapłanie? No jasne, z chęcią. Wygląda to naprawdę ciekawie. Podaję ci. Tylko nie wchodźcie przed siebie. Bo se rzucicie. To ostre jest dziadostwo. Czyli to się nazywa rzutka. Tak, tak. Bo rzucamy to. Widzicie, wygląda trochę jak miniaturowa strzała. Piraci w to grają, ale nie mówmy o tym. Nie. Oczywiście. No i wymyślili sobie, jak pływali po morzach. Ale to właśnie dziwne, bo statkiem to trzęsie, nie? No i co, że trzęsie? Dodatkowe utrudnienie. Ale jak co, jak płyniesz tydzień, to co robisz? No, niby racja, tylko tak nieuczciwie trochę. Bo statek może całą... Przymierzam się, biorę w dwie palce. A widziałeś kiedyś uczciwego pirata? Nigdy nie widziałem pirata. Jak znajdziesz, to możesz mi list wysłać. Uwena trzeba zapytać. Przymierzam się do rzutu. Pszu! Rzucam. No dobrze, i sprawdźmy twój wynik. No kurczę, no 20. No, 20. Trafiasz centralnie w sam środeczek. No i to jest rzut. No, chyba mi się poszczęściło. Może od tego pisania, trzymania piór cały czas jako kapłanie. Możesz masz się tak wyrobione, co? Myślę, że po prostu mi się poszczęściło. Nie, kurde. Pierwszy raz się spotykam z tą grą. Wygląda ciekawie. Jak jeszcze raz się nazywa? Rzucanie w tarczy. Rzucanie w tarczy. Myślę, że jeśli... Oryginalne. Myślę, że przydałaby się jej taka krótsza nazwa. Taka chwytliwa. Tarcza. Tarcza. Przejdziemy teraz do Nel. Bo jesteście... Wszyscy, wasza trójka jest zajęta czymś, a Nel spacerujesz już po Timberwood, w którym jest już ciemniej. Co prawda jest tam parę osób z pochodniami, nie za wiele, bo wiadomo, to też nie ma co zbytnio używać, marnować tego wszystkiego, no ale tutaj drewna nie brakuje, więc problemu z tym wielkim nie ma. Zatem ruszasz do domu Karlin. Zgadza się. Stajesz przed domem, który jest całkiem spory. Jest dwupiętrowy. Przed wejściem widać herb rodzinny Karlin, czyli strzały skrzyżowane z łukiem. Łukam. Już idę. Słyszę, że to nie ten głos, to na pewno nie jest Karlin. Po chwili drzwi się otwierają. Widzisz mężczyznę. Mężczyznę z popielatymi włosami. Z szarą brodą. Dosyć krótką.
po bokach też jego broda jest dosyć popielata, jego wąsy są troszeczkę jaśniej, ciemniejsze, natomiast jego dolna część brody jest już prawie że biała. Ma bardzo bystre oczy, piwne oczy, a jest ubrany jak prawdziwy łowca, czyli użytkowo widać przy jego boku parę zwoi, na jego piersi parę fiolek, na jego plecach łuk, miecz, przy jego boku dwa noże. Zastałam może Karlin? Karlin. Karlin wyjechała. O. No nic. Zaraz, zaraz. Ty jesteś Nel? Zgadza się. Ta Nel? Nel Szafstad? Szafrat, tak. Szafrat. Choć ostatnimi czasy chodząca w deszczu. Rozumiem. Jestem przyjacielem Karlin. Zajmuję się jej domem i tutaj rezyduję od jakiegoś czasu. Wyciągam do niego rękę. Karlin wyjechała gdzieś około miesiąca temu do Gustavsbend. W sprawach zawodowych, że tak to ujmę? Tak. Dużo potworów morskich. Podobno nie radzą sobie tam, więc... A ja przyjechałem tutaj. Ale też tymczasowo. Właściwie też jestem przyjazdem. Postanowiłam odwiedzić starą przyjaciółkę. Tak, tak. Opowiadała mi nieco o tobie. Wybieram się teraz do oberży. Zechciałabyś pójść? Bardzo chętnie. Najwidoczniej nie natrafiliśmy na siebie. Na co polujesz? Również na potwory? Tak. Może to będzie śmiałe z mojej strony, ale nie ukrywam, przyjechałam tutaj też ze względu na to, że chciałam poprosić Karlin, aby pokazała mi jeszcze raz stare sztuczki. A skoro jej nie ma, może ty byś mógł mi pomóc w wolnej chwili. Mogę się jutro wybrać razem z tobą. Mam akurat jedną rzecz. Poszukuję jednego potwora grasującego w okolicy. Brzmi zachęcająco. Jeżeli nie byłby to problem, chętnie skorzystam. Miejscowi nazywają go Firlotem. Ty wiesz, jako osoba władająca językiem elfickim, że oznacza to w dosłownym tłumaczeniu ostrym liściem. Skurczybyk ukrywa się wśród traw, wśród liści, drzew. Jest nie do zauważenia prawie. Ale miałem do czynienia z czymś takim kiedyś. Jak go rozpoznać w takim razie? Jakieś charakterystyczne znaki, cokolwiek? No tutaj to trochę prawie, że ślepy fart. Brzmi to prosto, ale najlepiej będzie rzucać kamieniami w liście. Rozumiem. Walczy się z nim w jakiś szczególny sposób? Coś powinnam wiedzieć? Jakoś się przygotować poza kamieniami? Nie walczycie. Nie dacie rady. Rozumiem. To wolałbym to zostawić dla siebie. Jestem dobrze przygotowany. W porządku, niech tak będzie. Śledzę go już troszeczkę. Próbuję go wytropić. Już będzie z trzy dni. Skurwysyn. Ucina ludziom głowy i zwierzętom. Już ostatnimi czasami na polance dwoje dzieci zabił. I trzy psy myśliwskie, więc. A po tym jak pożeruje, znowu ma kamuflaż, wchodzi na drzewo i nie da się go rozróżnić.
Miejscowi się boją chodzić już do lasów, ale udają, że wszystko jest okej. Brzmi naprawdę nieciekawie. Wielki jest jak gryf. Nawet większy. Równie szybki? Z nim szybkość nie jest tak istotna, ale też potrafi latać. To czyni go niesamowicie zabójczym. Zawsze się ukrywa. Na szczęście na zimę się chowają. Ale pomiędzy wiosną a wczesną jesienią są aktywne. Szczególnie w lasach liściastych, bo te potrafią przyjąć barwy, kolorystykę, a nawet zamierać bez ruchu na parę dni. Polują raczej same. Tak. Ale jak cię chwycą, to niemal zawsze cię sparaliżują i utną ci głowę. Nie masz szansy się nawet obronić, Nar. Zachowam dystans. Duży dystans. Duży dystans. W oberży są moi towarzysze. Zdążyłam zamówić już jedzenie, więc mógłbyś się do nas przysiąść. Przysiądę. Niewiele tutaj w mieście się dzieje poza tym. Raczej spokój. Ale miło spotkać kogoś z naszych. Otwiera ci drzwi do oberży. Wchodzicie razem. Wracając, ogólnie rzecz biorąc, dam ci też informację, że wiadomo, widzisz Ruvena siedzącego z jakąś kobietą i Ruven się bardzo przygląda ptaku, którego ta dziewczyna ma. Jakby był oczarowany wyglądem tego ptaka. To jest naprawdę ładny ptak, ciekawy. No i z drugiej strony widzisz Ruvena i Lloyda rzucającego w ścianę jakimiś... Przepraszam, nie Ruvena i Lloyda, tylko Ukharu i Lloyda. Ale już porzucaliście sobie, więc wracacie do stolików. Widzicie, że Nel... Ja chciałem na pieniądze z nimi grać. To zaraz. Ale przychodzi... No, jedzenie zostaje przyniesione do waszego stolika. Dobra. Więc... Niech poczeka. Ukharu zje i przyjdzie. Smaka! Prowadzę go do stolika, gdzie siedzi Ukharu i Lloyd. Przychodzi ten mężczyzna. On wygląda gdzieś około na 50, powiedzmy 5 lat. On sam w sobie ma gdzieś 1,75 m może. Ma doświadczone spojrzenie. Coś w tym jest takiego. Masz tak rękę. Witaj. Cześć. Tylko podnoszę rękę. I jem. Kiwa głową. Nel, przyszła dziczyzna. Właśnie widzę. Ruven, czy ty również odchodzisz od tej kobiety na posiłek? Tak, chciałbym się stuknąć z nią kufelkami i dziękuję ci za tą jakże interesującą rozmowę. Zdrowia i szczęścia. Zdrowia i tobie. Miejmy nadzieję, że nasze dróżki jeszcze się kiedyś skrzyżują. Wiatr i lata są niezbadane. I niech ciebie wiatr prowadzi. I odchodzę. Jesteście wspólnie przy stole z nową osobą. O, witaj. I się kłaniam trochę. Kłaniam, no, przytakuję głową. Monetka mi upadła, wybaczcie. Czy moje placki już przyszły? Połowa tak. Placka? Tak. Okay. Tak, to siadam do jedzenia. Czy mogę rzucić na smak? Tego placka, prawda? I pitnego miodu, jeśli mogę też. No dobrze. Powiedzmy, no więcej rzutów. Dobrze, do placka bym powiedział, to jest plus 8, do miodu plus 5. Dobrze, to najpierw nasza placek. Dziewczyzna. 25 placek. O, to jest najlepszy placek, jaki w życiu jadłeś. Nie miałeś w życiu zbyt wielu okazji, żeby zjeść placek. W końcu ciężko o mąkę na twoich wyspach. To prawda. No, ale... A miód pitny? 24. To jest uczta bogów.
No. W Eridan's Crossing się do tego nie umywa. Na dziczyznę powiedziałbym plus 4. 22. Wow. U Karu w końcu to jest posiłek godny prawdziwego orka. A Lloyd, co ty pałaszujesz? Ja nic nie zamówiłem. A, no dobrze. Nel, na co to był rzut? Pierwszy, ta 13 to jest na dziczyznę, natomiast naturalna 20 na miód pitny. Okej, okay. Czyli 25 za miód pitny. Ten miód pitny naprawdę wam wszystkim bardzo smakuje. Jakby Lloyd, ty widzisz, że oni mają czystą przyjemność z picia tego miodu pitnego. Ja poszczę w imię Aszy dzisiaj wieczorem. Wcale stan sakiewki nie ma nic z tym wspólnego. Dobrowolny post. Skoro tak mówisz. Ukaro ma pytanie. Kim jest człowiek, który dosiadł się? Jestem Lars Jagerson. Ukaro, Maszawi, wojownik. Ruven. Łowca potworów. Można powiedzieć, ja też złowiłem jednego potwora w swoim życiu, aczkolwiek. Jakiego? Kraborga, nie wiem, czy kiedykolwiek obiło się o uszy. Wiecie teraz, że Ruven znowu tą historię, którą już 3 razy opowiedział. Nel się załamuje na to. I opowiadam ją znowu. Ja po prostu popijam mój miód. Ja w tym najbardziej dramatycznym momencie tak stukam palcami w stół, żeby tak dodać trochę momentu, jak wyłania się z wody. Lars słucha bardzo dokładnie twoich opisów, jakby notował je w swojej pamięci. Słucha cię, nie ocenia absolutnie tego, co mówisz. Prawdopodobnie uwzględnia to, co jest prawdą, a to, co mogło nie być prawdą. Nie słyszał o tym, ewidentnie. Ciekawe potwory za morzem. Widać, łowcy są... A jeszcze bardziej smaczne. Ciekawe. Zdarzyło mi się kiedyś jeść mięso hydry, ale... Nie polecam wam, jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję. Większość tych trujących istot i ogólnie potworów nie nadaje się absolutnie do spożycia. Chyba, że jesteście nekromantą. Haru ma pytanie. Czym jest Hydra? Hydra to... Haru, możesz sobie wyobrazić jaszczura o 9 głowach. Długich. Sama Hydra potrafi mieć nawet do 5 metrów wysokości. Haru właśnie miał się zapytać, czy to wielkość jaszczurki takiej zwykłej. Nie, Hydry są ogromne. Zależy jeszcze jakie. Mamy hydry jaskiniowe, mamy hydry kwasowe. Brzmi jak bardzo wymagające. Przeciwnik, jeśli jest agresywny. Bardzo ciężki. To jest dobre słowo. Pojedynkę można zapomnieć o walce z czymś takim. Czy w takim razie trzeba ściąć wszystkie głowy, żeby zginął? A, mówicie o tym micie, który opowiadają w bajkach. Nie, nie, tutaj absolutnie. Celem, najlepszą strategią na coś takiego jest po prostu podcięcie, osłabienie nóg. Wtedy, kiedy hydra nie jest w stanie, tłumaczy to pokazując rękami, pokazując na przykładach swoich palców, pokazuje wam podcinanie jakby drugą ręką. Zdrowo gestykuluje, jego twarz jest bardzo spokojna, opanowana, dosyć surowa, ale w takim kontekście, że jego twarz nie wykazuje za bardzo emocji, ani radości, ani strachu, jest obojętna. Podcięcie takiej hydry jest najlepszym rozwiązaniem, a potem po prostu zaatakowanie jej serca, które znajduje się z przodu. Wyglądasz na bardzo doświadczonego w tych... Już walczyłeś z tymi hydrami? Tak, walczyłem. Chociaż muszę przyznać, że nie byłem sam akurat wtedy.
rozważnie z tego, co słychać. Nauczycielka Nell pomagała mi w tamtych czasach. Nauczycielka Nell? Karolin. Się nazywa. A tak jeszcze spytam, jaką mamy w takim razie strategię na jutro? Znaczy, wiem, ja będę trzymać dystans, ale... Jaką strategię? Na jakie jutro? Nie mieliśmy... Ukaru myślał, że jutro wyjeżdżamy. Jeśli nie, właśnie, to będziemy żadnego zadania. Do Talongardu zmierzaliśmy. Ja zdobyłam zadanie. Ona może się podzielić zresztą. Raczej nie jest płatna. Bardziej się poduczę. Nie jestem największym bogaczem. Prawda jest taka, że w moim zawodzie płatność... Płaca może nie jest zła, ale ilość ekwipunku, który potrzebuję, mikstur, zwojów, wyposażenia, haków, namiotów, koców, rzeczy pitnych, jedzenia, wszystko często balansuje się, że wychodzę na zero. Taki to jest świat. Czasem wyjdę na tym nieźle, ale jeżeli potrzebujecie czegoś z ekwipunku, może będę wam w stanie pomóc. To mogę wam zaoferować. Tylko pod żadnym pozorem powiem, to na co jutro idę. Nie chcę, żebyście się zbliżyli. A co to za... Na bliżej niż 10 metrów. Co za stwór? Pisz na doświadczonego, więc zaufam twojemu osądowi. Stwór... Elfy nazywają go Firlotem. Firlotem. Taka... Widzieliście kiedyś modliszkę? Niestety nie. To przekonacie się jutro. A, czyli wszyscy idziemy? Nie wiem. Jeżeli chcecie, możecie iść, tylko... W moim zawodzie jeden ruch niewłaściwy. Wiecie, ile razy łowca się myli w życiu? Raz. Zgadza się. No, to możemy powiedzieć, że się jeszcze nie pomyliłeś ani razu. Mel się uśmiecha pod nosem. Nie no, moi drodzy, chyba nie zostawimy Nel samej. Z kolegą oczywiście tak, ale myślę, że nasza pomoc mogłaby zwiększyć nasze szanse. Ucharu i tak nie ma co robić. Raczej nasza pomoc będzie wyglądać w ten sposób, że będziemy się trzymać i obserwować. Lars dostaje od oberżysty dziwny napój, który jest dosyć gęsty. Moja ulubiona część. I wypija. Nie pachnie alkoholem. Właściwie czujecie zapach oleju w powietrzu. Ja chciałbym zaobserwować jego minę, jak on to pije. Czy się skrzywia, czy ma normalną? Wygląda... Wiesz, wyobraź sobie dzieci, które zawsze dostają leki, jak są małe. I wyobraź sobie dziecko, które dostało już 1000 razy taki lek. Jego twarz nie pokazuje żadnych emocji z tym. Co to jest? Co to za trunek? Olej. Ciekawy wybór. Aczkolwiek nie na mój żołądek. Piłem gorsze rzeczy. A czemu właściwie pijesz olej? Ta istota, z którą przyjdzie mi się jutro zmierzyć, ma bardzo mocne feromony, które paraliżują, jak się zbliżysz. No tak. Mam nadzieję, że Karlin przekazywała ci nasze motto. Informacje, a potem działanie. Tak, oczywiście. Większość orków najpierw działanie, później informacje, a czasem i tylko działanie. A jeżeli spotykacie coś, czego kompletnie nie znacie, możecie być zaskoczeni. Jest wiele niepozornych istot, które potrafią być małe, które potrafią wyglądać niewinnie.
potrafią mieć zdolności, które potrafią zabijać naraz. Na przykład Kappa. Tylko, że on raczej jest dosyć miły. Kappa. Kolejna opowieść. Kappy są nieszkodliwe. No, zgadza się. Ale jeśli je rozzłościsz, to raczej nie przewiduję dla ciebie świetlanej przyszłości. Odchyla się na krześle, patrzy troszeczkę w sufit, oberże. Jest wiele istot, które wzięły się przez tyle lat zmian. Myślicie, że który ze smoczych bogów odpowiada za coś takiego jak gryf? Żaden. To jest skutek mutacji. Każde życie należy do Aszy, więc myślę, że nawet jeśli żaden... Życie jako życie, ale tutaj chodzi o samą kreację istot. Kreacja... Jeśli przyjmiemy, że Asza stworzyła całe życie, to początkowe, to wszelkie późniejsze mutacje też byłoby jej stworzeniem, prawda? Nie chodzi mi o aspekt życia jako życia, tylko chodzi mi skąd się biorą. Wiele rzeczy to przerośnięte normalne zwierzęta lub owady, lub ptaki, ryby. Jeśli Karol już zjadł, to chciałbym podejść do tego gościa z rzutkami. Ukaru najedzony może grać. No dobra. To ile obstawiasz? 2 sztuki. 2 sztuki. Dawaj do 4. Ja wystawię 4, ty 4. Kto wygra, zgarnia 8. No dobrze. Ukaru się zgadza. No dobra. To 3 rzuty. Dobrze. Proszę. Jesteś nowy, to możesz zacząć. Rzucić osobno, czy wszystkie naraz? Jak wolisz. Może osobno. Pierwszy rzut 10. Ale to mów, jak to robisz. Okej. Okay. To pierwszy rzut. Jak włócznią w 2 palce. Za siebie ręka. I mocne pchnięcie po prostu. I puszczenie. I tak średnio wyszedł. Mhm. Drugi rzut. Noga do tyłu. Lewa do tyłu. Prawa do przodu. Ręka wyprostowana z tyłu. Praca łokcia. I w momencie, kiedy jakby ręka mija moją głowę, to wypuszczam. No dobra. I tutaj akurat znacznie lepiej, bo trafiasz w 8. Czy zamierzasz rzucać 3 raz? Tak. No i 3. Tym razem tak samo. Skoro już pierwszy zadziałał, to 2 tak samo. Ale... No niestety. No, wygląda na to, że masz 8 punktów. Zbierz rzutki i proszę podaj mi. To zbieram i mu podaję. On wystawia się do przodu. Tak się trochę nachyla i... W 2 trafia. Więc tak, no ledwo, ledwo. Chyba wieje w tej gospodzie. Kolejny rzut. Tym razem bez wychylania się. No coś... Coś nie bardzo. Ten 3 z większym zamachem i... Trafia w bok tarczy, ale nie w samą tarczę. No muszę przyznać... Że przegrałem. Ukaru ćwiczył na włócznie. Ale dobry pojedynek. I podaj mu rękę. Fajnie się grało. Polecam się na przyszłość. Masz. Podaję ci swoje 4 sztuki. Ukaru, dziękuję. No jak coś, jak będziesz grał z kimś kiedyś,
To musisz tak troszeczkę podkręcić. Teraz mi z tobą nie wyszło, ale na ogół mi wychodzi. Taka porada za darmo. Ukharu zapamięta. Niech wasz Elrad ma was w opiece. I siadam do stołu z powrotem. On wraca do swojego kolegi do stołu. Ej, co, przegrałeś? Cicho. No przegrałem. Wracając do was. Czy spędzacie resztę czasu również na rozmowie z Larsem? Jest jeszcze troszeczkę tego dnia, żeby coś może zrobić małego? Lub możecie się udać wcześniej spać? Muszę przyznać, że akurat u Karu i Lloyd jesteście dosyć wyspani przez tą drzemkę. Larsie, kiedy mielibyśmy w takim razie jutro wyjeżdżać? W samym świcie. Lepiej wcześniej pójść spać. Zgadzam się. Ja również się zgadzam. A te Longward nam nie ucieknie, Ruwenie, bo o to też się martwiłeś. No nie ucieknie, bo to jednak całe ogromne miasto. Słuchajcie, ja chyba zrezygnuję z tej wycieczki. Nie jestem dobry na polowaniach i załatwię po prostu w mieście w tym czasie coś. Rozsądnie. Osesek jak zwykle ucieka przed walką. Nie uciekam, tylko rozsądnie szacuję swoje siły. Jeśli... Czasem trzeba uciekać. Taktyczny odwrót, nie ucieczka. Odwrót lepszy niż śmierć. Wiem, że w języku orków nie ma słowa na odwrót. Orkowie mają słowo na taktycznie parcie do przodu, aż wrogowie zostaną z tyłu. Czasem wrogowie są 40 razy więksi od orka. Co wtedy? Cyklopy wolne i głupie. Nie miałem za bardzo do czynienia, na całe szczęście. Ukharu nawet ostatnio grał orka. Zgadza się, aczkolwiek spektakularnie poległeś. Co było dobrym odegraniem roli, oczywiście. Ukharu nadal ma nadzieję na pieniądze. Za tą sztukę. Obydwoje mamy, Ukharu, obydwoje. Spotkam się jeszcze jutro z tym przyjacielem, tym człowiekiem, którego mieliśmy pozdrowić. Przypomnijcie mi jego imię? Kirtor. Kirtor. Dziękuję. Rzemieślnik. Ukharu więc proponuje, byśmy się udali na spoczynek. Muszę przyznać, nie spaliśmy dobrze tej nocy. Skąd jedziecie? Z Eridan's Crossing. Niestety nie było nas stać na kolejny nocleg, więc musieliśmy spać pod gołym niebem. Taka tułaczka poszukiwaczy przygód. Też prawda. Zostaliśmy prawie że zaatakowani. Natomiast zdołaliśmy uciec. Kto? Lub co? Nie jestem pewna. Natomiast poznaliśmy jednego krasnoluda, Terego, który mówił o czarnym kle. To prawdopodobnie oni. Sporo ich. To prawda. Czasem mam wrażenie... Coś dla mnie wszystkie... Nie wiem, czy wiecie, ale są też łowcy ludzi. Łowcy nagród, którzy gonią za łbami różnych osób. Za elfami, za krasnoludami, za orkami, za każdą. Byle tylko mieć pieniądz. Ja się takich rzeczy nie podejmuję. Nie poluję na ludzi. Chociaż czasem mam wrażenie, że... Tej urywa... Wzgląda się, że nie wiem już, kto zawsze jest potworem. Sama zadawałam sobie to pytanie.
Myślę, że niedługo powinnam wybrać swoją profesję, dlatego też chciałam zgłosić się, porozmawiać po prostu z Karlin. Jak mówię, ona tam wyjechała. Może to i lepiej. Umie o siebie zadbać, nic jej nie będzie. Dobrze mi to pokazała. Te paręnaście lat temu. Przesadziłam parę lat temu. Teraz już pewnie będzie dla ciebie starsza. Elfy. I nie starzenie się. Pokrętne poczucie humoru. Smoków. Są tego plusy i minusy. Czasem dziwię się, że smoki nie uczyniły nas wszystkich tak samo długowiecznymi. Paru woli, żeby łowca nie poruszał tego tematu. Już były rozmowy o tym. Każdego zdanie jest inne. To prawda. Nie zamierzam w żaden sposób mieszać się w wasze zdanie. Myślcie, co chcecie. Ja chciałbym wstać od stołu, podejść do karczmarza, do oberżysty. No. Ukaru chciałby się zapytać, gdzie jest pokój. Na górze, tutaj, tymi schodami. Dziękować. Jak, smakowało? Bardzo. Ukaru dawno nie jadł takiego dobrego mięsa. Jeśli oberżysta będzie kiedykolwiek w Eridan's Crossing, niech tam nie je. Ukaru nie poleca. Nie, nie jeżdżę tam. Po co miałbym? Tutaj mi jest dobrze. Tu jest wszystko, czego dusza może zapragnąć. Dokładnie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Tylko garnki masz drogie. Garnki drogie? Po garnki to do Westrook. Karu zapamięta. Dobrej nocy. Lloyd też powoli wstaje od stołu. Pójdę z Ukharu, jak gdyby były jakieś problemy z tymi drwalami. Myślę, że jeśli byłyby problemy, to bardziej ty jesteś zagrożony, Lloydzie. Lloyd nie komentuje tego. Po prostu odchodzi za Ukharu. Ja chciałbym spojrzeć, czy jeszcze ta żołnierka siedzi przy stole, czy już poszła? Poszła. Okej. W takim razie podnoszę swój kufel też oberżyście. Przepyszne. Normalnie... No, nie reklamowałbym, jakby było słabe. To prawda. Nie da się uwierzyć, że tak świetne jedzenie może być przygotowane z tak niewielu składników. Dziękuję. O, akurat wielu. Akurat tutaj zjadłeś z wielu, wielu owoców. O. Proszę wybaczyć. W takim bądź razie. Dziękuję panu bardzo. Łóżka rozumiem, że u góry. Tamtymi schodami i wskazuję. Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Drwale potrafią czasem śmierdzić, ale... Na statkach mród nosił się za każdym. Rozumiem, jak najbardziej. Dobrej nocy. Dobrej nocy. I idę. I to są, mówiłeś, dwupiętrowe łóżka, tak? Nie. Mówiłem, że na drugim piętrze znajdują się te pokoje. Aha, dobra. No to idę do tego publicznego i chciałbym się położyć w łóżku obok Ukharu i Lloyda. No dobrze. Twoje rzeczy skryć pod łóżkiem. Jasne. A ty, Nel? Gdzie będziesz spała? Tu czy? Tutaj. Poszłam w czasie, kiedy Ukharu grał w rzutki, poszłam zapłacić za swoje łóżko. Mhm. Lars wrócił zatem do swojego domku. Pożegnał się z tobą. No i dobrze, pierwsi na piętro wchodzą Ukharu i Lloyd. Widzicie paru faktycznie drwali. Łóżek jest gdzieś 8.
z pewnym dystansem oddalonym od siebie, ale jednak jest tam. Gadają sobie, jeszcze mają ze sobą flaszki, grają w kości. To jak wchodzimy tam gdzieś do tego, to witajcie. Podnoszą się, znaczy podnoszą wzrok na ciebie. Chciałbym przypomnieć, że mam ze sobą swój miecz oraz włócznię. Okej. Okay. Tak się rozglądam. Jeśli to nie wspólny pokój, to... Spójrz na niego, jak on wygląda. Wygląda jak zdrowa osoba. Haru nawet się mył ostatnio. Podnoszę brwi. No, słyszycie państwo. Czy ja tam też już dochodzę? Nie. Okej. Okay. Mogę ręczyć za niego, jest naprawdę... Ale mi się kurwa nie podoba jego morda, rozumiesz? Karol by może spać twarzą do ściany. Możesz w buzie spać, kurwa, tam gdzie wszyscy inni orkowie. Spokojnie, proszę, proszę spokojnie. Myślę, że jest jakiś kulturalny sposób na powiedzenie swoich problemów. Czy masz założonymi jakoś... rękoma patrzę na tą całą zgraję, ale jak na razie się nie odzywam. Mhm. Lloydzie. Czy masz jakąś jeszcze dodatkową argumentację, którą chciałbyś użyć? Każdemu zależy na spokojnym przespaniu tej nocy i teraz te argumenty mogłyby zepsuć miłą atmosferę, którą chcemy wszyscy. Też mój dobrze, przyjaciel. Dobrze, rzuć proszę na perswazję. Okej. Okay. No. 11. Rozumiem, że wynik nie jest zbyt zachwycający. No. Trójka z nich wstaje. Powiedziałem, kurwa, że ma stąd zniknąć. Ucharu zapłacił. Nie widzi przyczyny, dlaczego miałby znikać. Nie rozumiesz po powszechnemu? Ucharu rozumie. Czy mam ci przetrącić zęby? Jaki on jest wysoki? 1,80 m. Ale dobrze zbudowany. Ukaru nie chce zwady. Ale może my chcemy? Nas jest trzech, a ty kurwa jesteś sam z tym klechą. To prawda. Ukaru nie jest sam. Na dole dwóch łowców z Ukaru. Łowców czego? Kurzajek kurwa? Może ludzi. I do tego niespotykany czarny elf. Ukharu. Poproszę cię o rzut na zręczność. 10. Okej. Okay. Niewystarczająco, więc powiem tak. Butelka opróżniona po alkoholu leci w twoim kierunku i dostajesz nią w ramię. Rozbija się troszeczkę na twoim ramieniu, więc troszeczkę jednak szkło ranić tą rękę. To będą 3 punkty obrażeń. Pytanie, czy to są przebijające obrażenia? To są tnące. Dobra, okej. Okay. Oczywiście wszyscy oszaleli! Ty też masz wypierdalać. Ja nadal stoję. Przygotowany, z gardą, taką trochę lekką, ale... Ale nie chcę, żeby było, że ja zacząłem. Okej. Okay. Czekam na Ruvena. No dobrze. A zatem ze względu na to, że ty czekasz, ja zacznę tą akcję. Znaczy nie ja, tylko wiadomo. Napastnikowie. Jeden z nich, najchudszy w sumie, zmierza w twoim kierunku i próbuje cię po prostu uderzyć z pięści. Ale trafia bardziej w coś twardego, co miałeś przy sobie. A raczej w młotek w środku. Tak łapie się za pięść. Czy uderzysz w jedynkę? Tak. To mogę zużyć kontrataku? Tak. Dobrze. I też z pięści oczywiście. Mhm. To jest jakie to są obrażenia? Pięści to jest D5 plus siła.
6 obrażeń. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj wchodzą też akcje niestandardowe, bo to jest dosyć mniej oficjalna walka. No tak. Tak wam tylko powiem. 6. Czyli po prostu on trafia w twój młotek i ty po prostu uderzasz go z pięści centralnie. Od dołu, tak. Aha, no dobra. Przetrącając mu coś słyszę, że coś mu pęka w tej szczęce. Kurwa! 1 z... Ukaru mówi. Bierze nogę od łóżka i pędzi na Lloyda. Podczas twoich jakby pertraktacji, twoich prób pogodzenia całej sytuacji, no jednak się nie udaje. Więc zamiast tego udaje się napastnikowi uderzyć cię tą nogą od łóżka w ramię akurat, ale bolało. To będą 4 punkty obrażeń. Ałano! Ukaru prosi, połóż się spać. Ukaru jest teraz... Czy któryś jest koło mnie? 2 jest koło ciebie, bo Lloyd jest bardzo blisko. Dobra. Tylko pytanie, którego chcesz? Tego koło Lloyda chciałbym wziąć. Mhm. Tak wziąć mu głowę i tak o kolano sobie po prostu uderzyć, żeby go ogłuszyć, obalić. Mhm. Twoja kombinacja się również liczy do tego wszystkiego. Okej, to super. No to rzucam sobie w takim razie. 8 obrażeń. Tutaj jest sytuacja taka, że automatycznie jest powalony po tym wszystkim. Pada tak, jakbyś po prostu zgasił mu światło. I teraz chciałbym do tych pozostałych 2 po prostu się tak, wiesz, napiąć się. Starczy, czy Ukaru ma dalej? No i co, bandyto? Padłeś w nie swoje miasto? Myślisz, że będziesz tutaj robić prawo? Bo jesteś wynaturzonym? Może masz jest. Bo masz też kurwa krew demonów w sobie? Myślisz, że jesteś lepszy przez to? Nie. Ukaru uważa, że jest lepszy, bo nie z bandytą, tak jak wy. Ruvenel, wchodzicie po schodach. Słyszycie tą ostatnią kwestię. Widzicie, że jakiś drwal leży pod stopami już Ukaru. Jeden też jest już troszeczkę pobity i krzyczą na siebie. Tam dwie osoby w tych łóżkach śpią. Tak po prostu. Ukaru, bawicie się beze mnie? Ja wyciągam swój puklerz i zakładam na rękę po prostu od razu. Ja tak powstrzymuję Ruvena. Spokojny Ruven. Panowie chyba się pomylili. Tak patrzę złowrogo na jeszcze tego, co stoi. I szczerze swoje kły. Rzuć proszę na charyzmę, na zastraszanie. Zastraszanie, jedna z najrzadszych rzeczy. Tak, nie mam tego. Niestety. 20 naturalne. No. O! Nice. Gość robią fajty. Gość przedziera się przez ciebie, przeklinając jeszcze pod nosem i opuszcza kompletnie tą oberżę. Tamta dwójka, ten jeden, który nie został jakby być kompletnie ogłuszony, po prostu przeciska się i ucieka, przerażony. Jak to się mówi, jakby sam Craig Huck deptał mu po piętach. I został jeszcze ten jeden, który jest nieprzytomny, nie? Tak, ale on, myślę, zrobił sobie przerwę. Ja bym go chciał tak po prostu wynieść z tego pokoju i posadzić go gdzieś na korytarzu. Widzisz, tam oberżysta łapiecie kontakt wzrokowy. Oberżysta wywija oczami. Do tego kiwam. On tak powoli przytakuje. Wie, o co chodzi. No dobrze. Wszystko w porządku, Ukaru? Ukaru jest przyzwyczajony. To tyle. Poszło luźniej niż myślał. O Zeskowi nic nie jest. Patrzę na Lloyda. Wszystko w porządku, dzięki tobie. Świetne uderzenie wtedy. Jak gość przewrócił się po jednym walnięciu. Dzięki. Ciągam do niego rękę.
Oddaję mu. Tym razem wygrali. Wygrała siła ducha, a nie mięśni. Lloyd i Ukaru, rzućcie sobie proszę D5. Wasze morale zwiększają się dla Ukaru o 3 i dla Lloyda o 2. O, miło bardzo. A całe szczęście nic wam nie jest. Czego nie można powiedzieć o koledze pod moimi nogami. A raczej już na korytarzu. Chciałbym zacząć zbierać te resztki butelki, które oni we mnie rzucili. Pomogę mu. Ukaru, słyszysz przez okno. Znasz ten dźwięk. On jest dosyć dla ciebie dźwiękiem, który już słyszałeś wielokrotnie. Słyszysz Shodoya gdzieś na zewnątrz? Wybiegam od razu. Widzisz? Jak Shodoy tego chudszego akurat go podrzucił na rogi. I nim rzucił po prostu. Ha, ha! Dobrze, Shodoy! Chciałbym zebrać rzeczy tych drwali, tam oni tam grali w coś, prawda, na tym łóżku. To po prostu zebrać to, położyć koło tego gościa, który leży teraz na poza sypialnią. No te butelki głównie. A, okej, myślę, że coś grali, jakieś tam kości. Tak, kości są na ziemi jeszcze. 6 kości. A to ja wezmę. Zwyczajnych drewnianych z białymi oczkami. Tak, bierzesz? Ja wezmę. Dobrze, no to masz. Chciałbym zobaczyć jeszcze, czy ten gościu, co go Shodoy zaatakował, czy on wstaje, ucieka, co on tam robi? On nie ucieka, powiem ci. On spierdala przed Shodoyem. Dobra. Niech tak zostanie. Wracam z powrotem do berży. No, mówi się, że zwierzęta potrafią wyczuwać aury innych. Chyba dość mamy tych wrażeń na dzisiejszy dzień. Aru się świetnie bawił. Bardzo dobry sparring. Szkoda, że tylko nie mogłem dołączyć. Sami się o to prosili. Ja w sumie też żałuję. Osasek świadkiem. Ukaru nie zaatakował pierwszy. Pierwszy zaatakował na Ukaru. Wyszedł na niego z pięściami. I trafił w młotek. Nie musicie się tłumaczyć, nie ma znaczenia. Nigdy bym nie kwestionował tego, że Ukaru nie jest agresywny. Ukaru jak owca albo byk. Nigdy nie zaatakuje pierwszy. Spokojne zwierzę. To się ceni. No i ja kładę się spać tak naprawdę. Z orężem, co prawda, pod ręką. Ja chciałbym się położyć spać, chowając swoje rzeczy pod łóżkiem. Ale chciałbym torbę położyć pod poduszką. No, jest dosyć duża, mała torba oczywiście, wypełniona rzeczami, ale chciałbym ją jednak mieć pod poduszką, opierać się o nią. Ja może faktycznie położę się przy ścianie twarzą do ściany, żeby jak ktoś wchodzi, to żeby nie było widać, że jestem jednak jakoś bardzo orkiem. Udajecie się na spoczynek? Tak. Jeszcze przed zaśnięciem modlę to mojej bogini. Zauważasz, że jedna z osób, która spała, nie jest człowiekiem. O. Kim? Elfem. Ale zdecydowanie innym niż te z Irolanu. Jej skóra jest troszeczkę bardziej różowawa. Nie tak jak ludzie potrafią być troszeczkę bardziej różowi, tylko bardziej fiolet. Aha. Czy ta istota śpi? Nie spała, twoim zdaniem. Mogła słyszeć całą tą sytuację. Gdybym tak oceniał, to
ten elf jest kobietą, mężczyzną? Kobietą. Na pewno. Ale nie sprawia żadnych problemów, nie? Nie, absolutnie. Po prostu... po dyskretnym moim spojrzeniu, patrzeniu się, położę się spać twarzą... To się jakby... Bo łóżka są w ten sposób, że są tak szeregowo przy ścianie? Tak, zgadza się. Są łóżka po lewej i po prawej tylko. I głowa jest przy ścianie, czy głowa jest, żeby czy ciało jest wzdłuż ściany? Łóżka są kompletnie wzdłuż ściany. Okej, okay. To ułożę się przesz. Tak, żeby... Mhm. Głową w stronę tej elfki. Okej. Okay. No dobrze, każdy idzie spać. Modlitwa? Tak. Asho, pocieszycielko, która... Wszędzie jesteś i wszystko napełniasz. Karbnico dóbr i dawczyni życia. Czy mówisz to na głos? Czy tak... Szepczę. Okej. Okay. Tak bardziej... Bo wiem, że reszta próbuje zasnąć, więc szepczę. Mhm. Przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas ze wszelkiego skalania i zbaw nas. Wszystkich. Lewka wyszeptuje. I starucha też. No dobrze. I tutaj zrobimy sobie przerwę i obudzimy się już następnego dnia. Zapraszam na część trzecią.